Hej, są takie materiały, które montuje się miesiące, a są takie materiały, które trzeba zmontować na wczoraj. W tym poradniku pokażę Ci, jak możesz przyspieszyć swój montaż oraz także sam program, czyli Adobe Premiere Pro. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie, tych wskazówek trochę będzie, ale spokojnie, nie jest to nic kompletnie skomplikowanego. Zaczynamy od tak zwanego montowania w preview. Ja to wykorzystuję do zrobienia tak zwanej sekwencji z RAW Cutem. Takim pierwszym wyborem, selekcją w ogóle klipów i ich fragmentów, które użyję do mojego głównego montażu. Po co tworzę taki osobny timeline, to powiem w kolejnych wskazówkach. Na razie po prostu pokażę, jak można taki timeline stworzyć. Wybieramy sobie jakiś film, który mamy tutaj wybrany. Na przykład, nie wiem, wybierzmy sobie taki film. Mamy tutaj, on trwa swoje i zazwyczaj w materiałach filmowych na początku tam się ktoś ustawia, coś tu poprawia, to jeszcze poprawienie ekspozycji. Na końcu już nic się nie dzieje, tylko się czeka na wyłączenie nagrywania albo ktoś zapomniał włączyć nagrywanie. No i najciekawsza akcja zazwyczaj dzieje się w samym środku i możemy przyspieszyć sobie pracę montażu w taki sposób, że będziemy korzystali ze skrótów JKL. To są skróty, które my następująco. L, idziemy w prawo, czyli otwarzamy, możemy kilka razy, by było to dość szybkie. K, zatrzymujemy, a J, cofamy się do tyłu z powrotem. I możemy do tego wykorzystać skróty, które to nazywają się IO, czyli idziemy w prawo teraz. Podoba mi się ten początek fragmentu, więc klikam sobie I, aby zaznaczyć początkowy fragment. Idę sobie teraz L-ką w drugą stronę i stopuję sobie, załóżmy, w tym momencie. W tym chcę skończyć, klikam sobie O i teraz wybraliśmy sobie fragment, który chcemy użyć. Następnie klikamy przycinek i on jest dodawany już do naszego timeline'u. Zobaczmy, wybierzmy sobie ujęcie piąte i znowu idziemy sobie J, przyspieszamy sobie dość mocno, o, ten fragment mi się podoba, klikam sobie I, przyspieszam sobie dalej, klikam sobie O i klikam sobie teraz przycinek. No i tak idziemy z każdym klipem i dzięki temu, jak zobaczycie, dzieje to się bardzo szybko, bo także na timeline nam to się wszystko ładnie układa i mamy tak zwaną jakby timeline do selekcji albo pod pierwszy montaż, bo to możecie zostawić sobie jako właśnie timeline z selekcji i potem przenosicie do głównego, albo z tego timeline'u po prostu korzystacie i potem tylko poprawiacie, przesuwacie jakąś jedną kratkę, dwie, aby wszystko nam się dobrze zazębiło, no bo tutaj dokładnie tego nie robimy, tylko tak na szybko, aby nie oglądać tego całego materiału długiego, tylko oglądać te fragmenty, które użyjemy już finalnie w naszym materiale. Następny sposób jest Wam dobrze znany, bo jest to tak zwany montaż podbit, czyli będziemy korzystali tutaj z markerów w Premierze, które robimy w następujący sposób, że klikamy my i jak widzicie tutaj u góry mi powstają nasze markery. Co jest ważne, abyśmy nie mieli zaznaczonego audio, tylko abyśmy mieli sam tutaj timeline bez żadnego zaznaczenia. Montaż pod beat polega na tym, że puszczamy sobie play teraz i ta muzyka sobie leci, a my na każdy beat klikamy sobie my, aby powstał nam marker. Więc załóżmy, że to zrobię tak po prostu obrazowo, na przykład beat, będzie beat, w tym momencie bit, bit. No i zdałem sobie tutaj kilka markerów. Możemy zawsze podciągnąć to dalej, jakby nie ma ograniczeń, możemy to ciągnąć w nieskończoność tak naprawdę. No i kiedy skończyliśmy, to warto przenieść sobie nasze audio na track 2, na wszelki wypadek, aby nic nam tutaj nie zrobiło, to automat nam robi, więc zawsze z tym mogą być problemy. Teraz mamy tutaj już markery zaznaczone za pomocą klawisza my. No i teraz zaznaczamy sobie nasze klipy, czyli załóżmy, że zaznaczam sobie te klipy i następnie w klip mamy opcję automate to sequence i następującą. Mamy takie możliwości jak order, czyli jak tutaj do tych markerów te materiały filmowe mają się dodać. Czy w orderze selekcji, że po prostu chcę, przytrzymując Shift albo Ctrl, wybrałem sobie 2, 4, 7, 3, 6. No i jakby to nie jest w kolejności nazw plików, tylko w kolejności jak ja sobie klikałem, czy opcja sort order, jak tutaj po prostu jest w kolejności nazwami plikami, a nie ingerujemy w to, jaki klip ma być po którym klipie. No i druga najważniejsza rzecz to jest to, że wybieramy sobie na niepoliczalne markery, dajemy sobie i opcję Override Edit i następnie klikamy sobie OK. Na wszelki wypadek możemy też dać sobie Ignore Audio, aby nam się audio z tego nie przenosiło, wtedy nie musimy sobie tej ścieżki dźwiękowej przenosić, ale ja chcę dla zobrazowania przenieść audio, którego i tak w innym klipie tylko jest, klikam sobie OK. No i jak widzicie, między tym markerem, tym
zostały nam dodane. W tych markerach, gdzie już brakło filmów, zostały puste, nie zostały dodane, tylko tutaj, gdzie liczba 6, czyli 6 naszych filmów zostało tutaj dodane w te markery. No i dzięki temu możemy w prosty sposób tworzyć jakby sobie taki teledyskowe przebitki, czy jakieś po prostu dopasowanie do muzyki w szybki sposób, jeśli w materiale mają być, no i widzimy, że wszystko tu ładnie podbit działa. Trzeci sposób bazuje podobnie na tym, co pierwszy sposób, czyli bardzo dobrze znacie już skróty JKL, czyli L idziemy w prawo, K zatrzymujemy, J cofamy się z tyłu, im więcej razy klikniemy dany klawisz, tym podgląd tutaj mi leci szybciej. Warto jest jednak mieć jeszcze dwa, a nawet cztery skróty klawiszowe. Kiedy wejdziemy sobie w Keyboard Shortcuts, widzimy następujące skróty klawiszowe u mnie, które nazywają się Ripple Trim Previous Edit, Ripple Trim Next Edit. To są skróty klawiszowe, które najprawdopodobniej, jeśli nie zmienialiście, macie domyślnie w Premierze. I ja przypisałem sobie obok nich następujące skróty. Add Edit dodaje nam cięcie w klipie i Ripple Delay usuwa nam klip, ale bez zostawania naszej luki. Jak je dodać? Po prostu możecie sobie wpisać Add Edit. Tutaj źle dałem. Add Edit, na przykład, nie wiem, Slip Tool. Ja sobie usunę z tego Slip Tool. Biorę Add Edit i mogę sobie przeciągnąć tutaj i mi ten skrót klawiszowy został dodany. Ja tego jednak nie chcę, więc sobie klikam Undo i jeśli dodaliście sobie te skróty klawiszowe, klikamy OK. Jak te skróty klawiszowe teraz działają? Zobaczmy. Korzystam sobie z JKL i mam moje palce ustawione na QW, E i R. Kiedy sobie puszczam teraz Play, mogę sobie kliknąć Q i widzicie, że usunęło mi to, co było przed timeline'em. Daję sobie K, czyli stopuję i klikam sobie W, aby usunąć na timeline'ie to, co jest z przodu. Klikam sobie W, usunęło mi. No i teraz mam już ten timeline gotowy. Teraz patrzę na piątkę i stwierdzam, że jest za długa, więc klikam sobie E, aby sobie dać cięcie i idę teraz sobie tutaj dalej, stopuję i klikam sobie R, aby usunąć to, czego nie chciałem. Nie mam przerw, idę dalej, znowu to mi się podoba, klikam W, bo nie chcę już dalszej części, to idę, to jest spoko, ten mi się podoba, klikam sobie Q, usuwa mi przednią część, idę sobie dalej, klikam sobie W, usuwam dalszą część. No i dzięki temu mam już pocięty materiał, nie korzystając w ogóle z myszki, tylko z JKL, QW, E, R. No i to są jakby, korzystamy z 7 klawiszy i możemy w bardzo szybki sposób jakby stworzyć sobie taki pierwszy montaż, jeśli potrzebujemy coś na szybko zmontować i nie są ważne pojedyncze klatki łączące nasz materiał. Następny sposób nie dotyczy do końca samego Premiera, a organizacji pracy, bo organizacja pracy, kiedy zwłaszcza ma się mało czasu, jest bardzo ważna. Warto sobie stworzyć folder, który jest jakby do każdego waszego projektu. Jest taka struktura projektowa, którą następnie możecie sobie skopiować. Jeśli sobie skopiujecie puste foldery i dacie sobie Ctrl V, to one też się nam skopiują, mimo że tam plików nie ma, sama struktura folderów jest ważna. Po prostu tworzycie sobie taki preset struktury folderów, do których kopiujecie i wklejacie, nazywacie potem na przykład, nie wiem, montaż John Wick 3, no i macie już foldery gotowe. U mnie wyglądają foldery w taki sposób, że są cztery główne. Przejdziemy do FileZilla, bo tutaj jest najlepiej to widoczne. Struktura folderów jest to folder, który sobie kopiuję za każdym razem pod każdym projektem, mimo tego, że część rzeczy w ogóle z tych folderów nie są potrzebne. Pierwszy główny folder to są asety, w których jest folder audio, a audio następujące mam podzielone na background, czyli na przykład jeśli było nagrywane tło, jest jakiś ambient, czy coś po prostu związanego z tłem jest mi potrzebne, to właśnie w tym folderze jest dialog, to zazwyczaj kwestie mówione, music, muzyka, tylko bardziej w stylu nie jakiegoś głównego soundtracku, tylko takiego dodatku, czyli na przykład ktoś na słuchawkach czegoś słucha. OST, jakby to oficjalne soundtracki, czyli jeśli jest jakiś oficjalny soundtrack, to ląduje do tego folderu. I SVX to są wszystkie jakieś dźwięki butów, fontanny, wody, które są dodawane do materiałów. Drugi folder to jest font. Fonty dzielę na trzy. To są dekoracyjne, czyli fonty, które mają być bardziej tytułowe, czyli na przykład ładnie wyglądać, a nie do napisania, kto na przykład film wykonywał. No i następujące jest sans serif, czyli bezszeryfowe
szeryfowe, w zależności od tego, jaki film jest przygotowany, czy na przykład te dwa fonty są mieszane, że jeden jest na główku, a drugi jest w tekście, czyli na przykład reżyserowany przez, a potem szeryfowo, znaczy bezszeryfowo piszemy imię i nazwisko i możemy tak łatwiej sobie zorganizować. Dalej są zdjęcia, czyli wszelkie logosy, tekstury, wektory, jeśli potrzebujemy, tekst, czyli brief, jeśli mamy jakąś wiadomość od klienta, jak to powinno wyglądać, kredycje, czyli zazwyczaj imiona, nazwiska, które mają być na końcu, lover first, czyli to są tak zwane belki, które wyskakują i pokazują wam, że kto to robił, kto jest aktualny, kto aktualnie udziela wywiadu, lyrics, jeśli jest to na przykład jakiś teledysk i są napisy potrzebne, to jest właśnie w tym folderze, opening to jest nic innego jak intro, czyli jakieś informacje na sam początek, no i script, jeśli jest scenariusz do materiału. Następny folder jest to wideo, który nie musi być jakby w folderze asety, może być osobno, nawet wam polecam w osobno, ja po prostu się tak przyzwyczaiłem, tak zrobiłem i tak mi zostało. Wideo mam podział na kamery, jeśli są, jest folder osobny do stoku, jeśli są wykorzystywane, na przykład nie wiem, ujęcie nieba, jakichś gór, ptaków, instrumentów, czy czegokolwiek potrzebujemy, i w FOX są efekty, które zazwyczaj nie są tworzone przeze mnie, bo wtedy właśnie korzystam z Dynamic Linka, czy z innych opcji renderowania, jak zdjęcie sekwencji. W tej wersji są zazwyczaj takie jakby pomocy, czyli jakieś ujęcie mgły, jakiś light leaks, takie po prostu duperele, za bardzo niezwiązane z prawdziwym FOX. Dalej mamy eksporty, są to wszystkie eksporty, które są wykonywane przy projekcie. Zazwyczaj jeszcze w tych folderach mam foldery, które nazywają się old i są one jakby starymi folderami. Zazwyczaj jakby mój workflow w eksportach bazuje na tych trzech programach, więc nie mam potrzeby stworzenia sobie dodatkowych. Jeśli macie jakby programy, więcej programów, z których eksportujecie, to tutaj możecie zawrzeć. Dalej to są projekty, czyli project files, które nie są w sumie do końca renderowane, tylko są potrzebne, czyli jakby wszystkie, na przykład dynamic linki, czy kompozycje z Aftera, jakiś Blender Cinema jak wpadnie, color grading w DaVinci, jakby wektory w Illustratorze, mocha do trackingu, jeśli zapisuję tracking w pliku, Photoshop, także do zapisywania kompozycji, potem odpalam to w Afterze na przykład i mam podział na warstwy z Premiera. No i sam premier, czyli główny projekt, znajduje się właśnie w tym pięknym miejscu. Dalej jest transfers, to są wszystkie jakby zmiany wykonywane w materiale, czyli jeśli na przykład inny montażysta pracuje na innej wersji premiera, na jakiejś starszej, no to trzeba ją skonwertować do tyłu, skorzysta z programu, no i to jest jakby upierdliwa sprawa, której bardzo nie lubię, no ale czasami się trafia, więc warto to mieć, ostatnio coraz rzadziej. No i XML to zazwyczaj jakby przenoszenie z DaVinci do Premiera materiału. No i właśnie w ten sposób wygląda struktura folderów, którą robicie sobie raz w życiu, a potem do każdego projektu przerzucacie i naprawdę to bardzo usprawnia pracę przez samą organizację waszego projektu. Przed chwilą mówiliśmy o organizacji projektu, a teraz warto powiedzieć dużo o zabezpieczeniu projektów. Wiem, że na pewno duża część z was osób korzysta z opcji w preferencjach, która nazywa się autosave. No i to jest bardzo odpowiedzialna opcja, która ratuje nam czasami życie, no i powoduje to, że nie tracimy projektu do tyłu. Jak teraz się wczyta, to wam pokażę tą opcję. Jest to opcja, która nazywa się w preferencjach, nazywa się autosave i musimy sobie tutaj zaznaczyć zapisuj automatycznie. I tutaj możemy sobie ustawić co ile chcemy, ustawić sobie, aby ten autosave był jakby mniej niż 5 minut, nie polecam, bo to trochę wybija z projektu. No i tutaj możemy sobie ustawić maksymalną opcję projektu, którą chcemy, aby nam powstała automatycznie. Oprócz tego, mimo zaufania do tego jakby automatycznego zapisywania, polecam wam samemu kliknąć sobie Save As i sobie tworzyć jakby projekty w stylu, że 01 project name, 02 project name, 03 project name, bo już nieraz miałem taką sytuację, może z dwa razy, ale zapamiętałem, bo mnie to zabolało mocno, że na przykład komputer się wyłączył w czasie zapisywania, prądu brakło, czy cokolwiek się stało i projekt z jakichś dziwnych przyczyn po prostu nie chciał się odpalić, no i wszystko poszło
ten, bo myślałem, że mnie to nie dotyczy, więc dlatego wam polecam też manualnie, na przykład co jakieś 30 minut, jak wrzucać jakiś plugin, który może coś wysypać, zawsze zapisujemy i zawsze wtedy jest coś, do czego możemy wrócić, a nie sytuacja, gdzie tracimy kompletnie wszystko, a to jest tak naprawdę najgorsza sytuacja. Także zabezpieczajcie się, moi kochani. Okej, o zabezpieczeniach już mówiliśmy, więc teraz powiedzmy sobie, wróćmy do software'u i do kolejnej rzeczy, która się bardzo przydaje w na przykład pokazach slajdów, czy krótkich jakichś sekwencjach obrazkowych, jeśli klient taką sobie sekwencję, na przykład prezentacyjną, zażyczy. Kiedy sobie wejdziemy w efekt contrast, nie w efekt contrast, tylko w efekty, mamy to tutaj, ja sobie przenoszę na górę, abyście lepiej to widzieli. Mamy jakby przejścia wideo i na przykład mamy dissolve i widzicie, że jedno przejście ma taką zieloną obramówkę. Jest to tak zwane przejście domyślne. Możemy sobie wybrać na przykład, aby przejściem domyślnym był, nie wiem, załóżmy deep to black albo additive dissolve, prawie przyciskiem myszy i ustawiamy sobie, że chcemy, aby to było właśnie domyślne przejście. Przejdźmy teraz sobie do przejść z audio i my widzimy, że mamy constant power jako domyślne przejście. Możemy również sobie wybrać tutaj domyślne przejście i te przejście nam nie znika, ono nam zostaje jedynie w audio. No i okej, no i po co o tym mówię? Mówię o tym, że teraz jak zaznaczymy sobie wszystkie klipy i klikniemy sobie Ctrl D na wideo, to teraz nam zostały dodane przejścia w wszystkich klipach i nie musimy robić tych przejść kolejny raz. Jak zaznaczę sobie audio i tutaj sobie kliknę Shift D, nie Ctrl D, tylko Shift D, klikam sobie tutaj i mam także przejścia do dźwięku tutaj na dole już dodane. Nie musiałem ręcznie przenosić tu, tylko Ctrl A, Ctrl D, Ctrl Shift D i wszystko mamy już załatwione. Tylko no, pytanie jest, czy możemy sterować długością tego przejścia. No bo jak teraz bym musiał sobie zmniejszać, zwiększać to cały czas, to nie ma kompletnie sensu. No ale jest taka opcja, ale ogólna, że nie wybieramy sobie różnic. Następująco w opcji głównych, w preferencjach, zaraz nam wyskoczą, bo oczywiście preferencje muszą się wczytywać zbyt długo, jak na Premiera. Powinienem je zostawić i po prostu je wyciągać za każdym razem. Wejdźmy sobie w General i teraz w opcji, która nazywa się, gdzie to jest, Timeline, mamy następującą opcję, które nazywają się Video Transition Default i Audio Transition Default. Możemy sobie wybrać, czy klatki, czy sekundy, klatki i sekundy i wpisujemy sobie tutaj wartość, jaką chcemy, aby przejście wideo miało, a w audio jaką wartość długości mam jest przejście dźwięk. No i także możemy sobie pod zdjęcie wybrać osobną długość, jeśli robimy pokaz slajdów. Więc właśnie w ten sposób możemy domyślnie i szybko dodać sobie przejścia do jakiejś sekwencji, którą klient akurat nam wymaga. Dalej jest bardzo ważne uproszczenie, jeśli robimy sobie color grading. Więc wybierzmy sobie tutaj workspace pod color grading. O, pokazało mi się tutaj jakoś odwrotnie, więc ja to chcę z tej strony. Dobra, niech będzie obrazowo w taki sposób. No i teraz jak sobie mamy timeline, no to klikam sobie na ten klip, klikam sobie na ten przenoszę. No jak widzicie, ta myszka pracuje lewo i prawo. A możemy sobie przejść na sam początek, myszkę sobie dać tylko w panelu lumetri, którą mamy i za pomocą strzałek. Strzałka w dół idziemy do przodu, strzałka do przodu idziemy do przodu. Tak, czyli strzałka w tył, idziemy na kolejne ujęcie i sobie poprawiamy na przykład jakąś rzecz, którą chcemy poprawić. Idziemy do przodu, poprawiamy sobie, bo stwierdziliśmy, że chcemy mocniejsze cienie. Idziemy na sam początek, tu też poprawiam, no i nie muszę tą myszką latać, tylko mogę po cały projekt przelecieć i tutaj tylko myszką delikatnie poruszać i mamy całą jakby korekcję taką wstępną, przygotowaną i nie musimy latać tą myszką i to też nam zaoszczędza trochę czasu. Więc przejdźmy teraz do bardzo ciekawej wskazówki, ale no bardzo uprościła mi i przyspieszyła montaż mimo wszystko. Kiedy na przykład mamy projekt, który jest chaosem, bo robimy go na szybko, więc nie robimy go ładnie, aby to wszystko było poukładane, tylko to jest wielki chaos, bo musimy go już oddać, a dopiero go zaczęliśmy,
To i są te problemy, że raz chcemy się skupić na wideo, raz na audio, no i musimy tu przyciągać, ustawiać, no i to jest taka zabawa i niekończąca się marnowanie czasu, a możemy zrobić sobie presety pod to, czyli na przykład powiększyliśmy sobie teraz wideo, chcę na przykład, aby te dwa wideo było główne, tu sobie przenoszę do góry, by było lepiej widoczne, tu sobie przenoszę na dół, no i chcę, aby tak właśnie wyglądał mój preset pod wideo. Więc klikam sobie tutaj w jakby ten klucz i w Save Preset wybieramy sobie nazwę, czyli na przykład wideo i zapisuję sobie PodTrack Hack High Preset, klikam sobie OK. Mam już istniejący, więc klikam sobie Override, Would you like to ask in? No. OK, klikam sobie Save, wybieram sobie Track 2. I nie, bo teraz musimy sobie przygotować preset pod audio. Rozpędziłem się, więc zmniejszam teraz wszystko wideo. No i teraz mogę sobie powiększyć audio, bo chcę się skupić w tym presecie na samym audio. Więc audio mam powiększone. No i teraz dopiero możemy zapisać sobie preset pod audio. Czyli audio, dajemy sobie preset 2, klikam sobie OK, zastępuję, bo już mam istniejący, klikam OK, yes. Jest, ok, no i mam zapisane. No i teraz tutaj mam już presety przygotowane. Ja już mam przygotowane jakby skróty klawiszowe. Jeśli nie macie, to w Keyboard Shortcuts macie coś takiego, jak wpisujecie sobie wysokość. Macie tutaj track height preset, mamy do 10, ja potrzebuję tylko 2 w moim wypadku. No i sobie przypisałem pod Ctrl 1, Ctrl 2 na numpadzie. No i mogę sobie za pomocą kontrola przenosić między jednym presetem, a przenosić między drugim presetem, który tutaj mamy. Z jakiegoś powodu ten drugi mi tutaj nie chce funkcjonować. Chyba sobie zepsułem, bo nie czytałem tych okienek wyskakujących. Chciałem to szybko zrobić, więc zapiszę sobie preset jeszcze raz. Audio, track preset 2, zapisz. Do you want override? This keyboard will like us in a new to this preset? No. No ok, teraz mam. Pokazało mi się audio, więc zobaczmy. Ctrl 1, Ctrl 2. No i teraz moje jakby presety już tutaj działają. Widzę, że audio mi się powiększa, audio mi się zmniejsza. Więc właśnie w ten sposób możecie sobie przyspieszyć modyfikację timeline'u i szybko przynosić i uciekać do edytowania samego dźwięku albo edytowania obrazu. Lećmy dalej. Mówiliśmy sobie o presetach do timeline'u, to teraz powiedzmy sobie o samym odtwarzaniu timeline'u. Jeśli sobie puścimy play i oglądamy jakiś materiał, to cały materiał nam stoi w miejscu i on dopiero się rusza z tego miejsca, jak dojdzie do końca, klikam sobie play, no i dopiero wtedy mi się przynosi. Możemy jednak to sobie zmienić i w preferencjach, w opcjach timeline'a wybrać sobie opcję, która spowoduje, że timeline będzie jechał wraz z matrycą. Dzięki temu, jeśli mamy tutaj podglądy wideo pokazane takie, że widzimy, co jest w tych klipach, możemy sobie bardzo szybko i sprawnie przy samym oglądaniu materiału zobaczyć, czy odległość między jednym klipem w danej scenerii jest odpowiednia i ta sceneria nie powtórzy nam się zbyt szybko, na przykład jeśli tego nie chcemy. Robimy to w ten sposób, że w playback wybieramy smooth scroll, klikam sobie OK, klikam play, no i teraz widzimy, że mój timeline, tutaj mam rączki, nie, jakby rusza się sam z sobą. Czyli oglądam sobie mój materiał u góry i jednocześnie kontroluję, czy odległość między jednym klipem a drugim, czyli takim samym aktorem, osobą, nie powiela się, tylko jest za jakiś czas dopiero i ta odległość jest dla mnie w porządku, odpowiednia. Jakby to wszystko zależy od projektu, ale dzięki temu podgląd trwa szybciej, no i także przy samym montażu jakby nie ma z tym problemu, tylko ja zobaczyłem, że zauważyłem, tak mi się wydaje, że on trochę spowalnia program, więc to jest taka opcja dodatkowa, którą warto sobie dać już pod sam koniec pracy, gdzie po prostu sprawdzamy, czy wszystko ze sobą się odpowiednio styka. Kolejna wskazówka to jest bardziej powrót do organizacyjnych rzeczy. Wróćmy sobie do naszego projektu i załóżmy, że stwierdziliśmy, że klient nam dosłał kolejny bank wideo i się gubimy w tych klipach. Na timeline'ie wszystkie klipy mają ten sam kolor, nie mieliśmy czasu, aby sobie to posegregować. No i teraz zrobiliśmy szybko to sobie wideo. No i zobaczyliśmy, że przyciągamy i te kolory są i super, ale do istniejącego montażu już tych kolorów nie ma i jest stres i co teraz pojedynczo musimy sobie wybierać label i wybierać sobie kolory, no jakby to nie ma sensu. Kiedy sobie zrobiliśmy kolory,
tutaj, ale zaczęliśmy montować już materiał w trakcie, możemy sobie te kolory jakby odświeżyć w taki sposób, że w plikach w Project Settings General wybieramy opcję Display the Project Item and Label Colors for All Instance. Klikamy sobie OK, no i teraz moje klipy dostały kolor, który sobie wybrałem w wideo, wszystko zostało zaktualizowane i dzięki temu mimo większego, dłuższego materiału nie muszę ustawiać kolorów pod wszystko, aby lepiej mi się pracowało, bym lepiej widział tą różnicę, tylko mogę sobie to odświeżyć i jest mi to tutaj widoczne. Następna wskazówka odnosi się do tego, co mówiłem na samym początku, czyli montowaniu w preview, gdzie sobie wybieraliśmy i tworzyliśmy sobie nowy timeline. Ja mam tutaj już przygotowane jakby dwa timeline. Jest to mój główny main, który załóżmy, że zacząłem sobie montować i jest C11 Selected i to jest timeline, gdzie mam wybrane klipy, które na pewno użyję w materiale i mniej więcej odległościowo sobie już przygotowałem w preview, przerzuciłem, więc wiem, że niemal cały będzie mniej więcej wykorzystany. Ok, więc mam main, no i teraz przenosić się między jednym i drugim jest dość upierdliwy. Możemy sobie zaznaczyć ten timeline i przenieść sobie w rejon na przykład u góry. Teraz, kiedy sobie kliknę na ten, widzę podgląd z tego, a jak sobie kliknę na ten, pokazuje mi się podgląd z tego. No teraz mam dwa podobne klipy, więc sobie wybiorę ten i ten. Widzimy, że on mi się przełącza, bo jest tutaj, a tu mi się przełącza, bo mam ten. No i teraz montuję, widzę ten, no i on na coś patrzy i tak na co może patrzeć. Patrzę na te klipy w Selected, no i wydaje mi się, że to ujęcie będzie najbardziej odpowiednie. Klikam sobie Alt z myszką, dzięki temu duplikuję, a nie przenoszę, ale jak widzicie też się przenosi bez Alta. Właśnie odkryłem coś, przenosi z Altem przez rok jak nie więcej, a się okazuje, że nie musiałem tego Alta sterować. No ale dobra, to ja się nauczyłem i wy się nauczyliśmy przez głupie zapomnienie kliknięcia Alta. No i teraz widzimy, że mój wzrok już tutaj jest skierowany, no i mogę sobie dalej jechać. Teraz uważam, że niech on tu sobie idzie w tą stronę, a nie, bo to jest to ujęcie z tamtą, więc niech idzie sobie w tą stronę teraz, dalej, za pomocą W sobie przytnę końcówkę, by było krótsze, no i teraz mogę sobie wziąć stąd rzekę, no i niech on idzie, idzie i niech idzie do rzeki. I taka to poezja. Więc to był właśnie sposób na podział między jednym a drugim naszym timeline'em. Oczywiście ja robiłem to na innym timeline'ie, nie na main, który miałem tu przygotowany, ale to na mniejsza, znacie ten sposób. Potem zawsze możecie zaznaczyć sobie timeline i przenieść na główny i tutaj to mieć bez jakby żadnych kłopotów, jeśli wam się ten sposób nie spodobał i jednak wolicie montować w taki sposób. Przejdźmy dalej. Ostatnia wskazówka software'owa, potem przejdziemy do takiego bardziej hardware'u. Jest to wskazówka bardzo prosta. Polega to na tym, że w opcjach preferencji, w opcjach, gdzie ona była, w opcjach media dokładnie, będziecie mieli opcję do ustawienia, jak wasz materiał ma się zachowywać przy wrzucaniu do Premiera. Bo na przykład macie materiał 4K, a macie sekwencję pod Full HD, no i jeśli macie na przykład pół materiału w 4K, to musicie sobie te pół materiału potem ręcznie wyskalować, a TikTok czas leci, już ktoś stoi nam za plecami i mówi, że materiał miał być na wczoraj. To tutaj w media, default media scaling, ustawiamy sobie set to frame size, no i dzięki temu nie musimy skalować naszego materiału 4K, tylko on automatycznie dopasuje się do naszej sekwencji Full HD, no i dzięki temu potem możemy na przykład wykadrować sobie ten materiał, jeśli chcemy, ale nie musimy wszystkich skalować, tylko pojedyncze, które potem będziemy potrzebowali. Więc przejdźmy teraz do wskazówek hardware'owych, takich bardziej niezwiązanych z software'em, tylko już nawiązujących do naszego sprzętu, jeśli chcemy przyspieszyć naszą pracę montażysty, bo im szybciej pracuje program, tym szybciej pracujemy my. Pierwsza rzecz, którą z pewnością znacie, jest to, że ściągamy jakość podglądu. Czyli jeśli montujemy, nie potrzebujemy mieć tutaj full 4K, 8K jakości, wystarczy najgorsza jakość, wystarczy tylko, abyśmy odróżnili człowieka od drzewa, to jest wystarczająca jakość, jaką potrzebujemy pod montaż. Zwiększamy na full, jeśli robimy sobie na przykład color grading czy color korekcję, aby widzieć dokładnie to, co edytujemy. Czyli 1.4 i jest też spokojnie. Kolejna jest rzecz taka, że robimy sobie proxy. Proxy to jest jakby zamiana naszego materiału na przykład 4K na rozdzielczość na przykład, nie wiem,
1280x720 na mniejszą rozdzielczość i możemy się jakby łatwo między tymi proxy przełączać i one jakby nie wpływają na jakość waszego materiału ani na finalny render, tylko przyspiesza to pracę waszego montażu. Jak zrobić proxy? Tutaj wam wyskoczy karta, bo jest jakby to temat na trochę dłuższy poradnik, a my skupmy się na kolejnej rzeczy, a kolejna rzecz to jest tak zwane dodanie naszego RAMu, bo domyślnie w memory, jak sobie odpalicie, Premiere nie ma ustawionej dość wysokiej wartości RAM, więc jeśli nigdy tego nie robiliście, może być tak po prostu, że macie ustawione na Premiera na przykład 5 GB RAMu, no i dzięki temu wam on tutaj muli. Tutaj jest RAM Reserved for Other Application. Ustawiamy tu sobie liczbę, jaką chcemy, aby miało wszystko inne, ale nie Premiere. Czyli załóżmy, ja mam 32 GB, ustawiłem sobie 6 GB na system i na przykład jakąś opcjonalną przeglądarkę czy inny program, a RAM dostępny w Photoshopie, Audition, Premierze, After będzie wynosił 26 giga. No i jakby ta wielkość mi wystarcza. Znam osoby, które jakby tylko odpalają Premiera, więc mają tu ustawione 3 giga, 4 giga i też spokojnie działa, a dzięki temu mamy taką ogromną ilość RAM do naszego Premiera. Warto też w MediaCage korzysta z opcji Delayed Unused, czyli usuwać co jakiś czas cache, które nam powstały w naszym Premierze. To też jakby przyspieszy nam pracę naszego programu. Więc RAM, proxy, jakość podglądu, usuwamy cache. No i oprócz tego warto też trzymać projekty, cache i wszystkie jakby rzeczy związane z Premierem, nawet sam program na dysku SSD albo NVMe, dzięki temu jakby sam program dostaje takiego wielkiego kopa. No i oprócz tego, jak tworzycie projekt i wasza karta posiada rdzenie CUDA albo na przykład macie z Radeona, to macie tutaj opcję OpenCL, nie macie CUDA, ale to jakby mniej więcej ta sama architektura będzie działała to w ten sam sposób, to wtedy program korzysta do podglądu, do renderowania waszego materiału, korzysta z rdzeni CUDA, więc wasze CPU jest odciążone, a wasze GPU zaczyna w tym momencie pracować, w skrócie. Także to było na tyle. Wiem, że tych wskazówek jest trochę dużo. Chciałem to zebrać, aby nie tworzyć jakiejś serii 5 odcinków, jak przyspieszyć Premiera. Macie wszystko w jednym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli o czym zapomniałem, o czymś nie powiedziałem, albo nawet o czymś nie wiedziałem, to podzielcie się waszymi sposobami w komentarzach, bo być może znacie sposoby, które przyspieszą moją i waszą pracę, jak na przykład przeciąganie z timeline'u drugiego do drugiego za pomocą altu na widoku. Okazało się, że było niepotrzebne, więc jeśli macie takie właśnie triki, miki, to dawajcie znać w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!